Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu Elka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również burmistrza Jarocina, pana Adama Pawlickiego. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dziś będziemy mówić o temacie, który szczególnie dotyczy burmistrza, ponieważ przed Sądem Rejonowym w Jarocinie zapadł wyrok, którym został Pan uznany winnym składania nieprawdziwych oświadczeń majątkowych w związku ze sprawowaną przez siebie funkcją publiczną. Jest kara grzywny, wyrok nie jest prawomocny. A jaki jest Pana komentarz do tego? Rzeczywiście wyrok jest, ale tak jak Pani wspomniała, jest nieprawomocny. Także tutaj przysługuje mi prawo apelacji, odwołania się do sądu wyższej instancji, co zamierzam właśnie zrobić, bo wyrok dla mnie nie jest zrozumiały. Przede wszystkim, żeby kogoś skazać z tego artykułu, musiałby być jakiś zamiar ukrycia czegoś, nie dochowania rzetelności poprzez świadome zatajenie. Tu czegoś takiego absolutnie nie było, bo wyrok, który mimo wszystko sędzina w jednej części zdecydowała się w moim kierunku adresować w postaci kary, jaką jest grzywna, jest moim zdaniem niesprawiedliwy z tego powodu, że czyn, za którym je skazali, dotyczył dopłaty, którą miałem z tytułu ugody sądowej, czyli przed sądem, w sposób jawny, każdy mógł na rozprawę przyjść. Ugoda sądowa była dostarczona również nie jako tajna, tylko jawna, do Urzędu Skarbowego, do Starostwa Powiatowego, do geodezji, czyli do sądu. Pisało się też o tym moim procesie rozwodowym, bo przecież kwota również podziału majątku była znana, bo była na wokandzie. I to dziwi, żeby sędzina uznała dopłatę z tytułu podziału majątku za coś, co powinno być w rubryce kredyty, należności, zobowiązania. Według mnie i adwokatów, których pytałem, nie ma takiej wykładni, że dopłata z tytułu podziału majątku właśnie powinna być w tej rubryce wpisana. Ponadto jeszcze moje oświadczenia majątkowe kontroluje Urząd Skarbowy. Sprawdza co do poprawności. W większości radni czy wszyscy, którzy są kontrolowani, większość popełnia błędy. Jednak tutaj Urząd Skarbowy w Jarocinie nie wychwycił tego, że to jest błąd, choć ugoda sądowa, tak jak wspomniałem o podziele majątku właśnie z dopłatą i ta dopłata tam była dostarczona do Urzędu Skarbowego i urząd miał te oba dokumenty, więc mógł zweryfikować, że to jest błąd i wezwać do uzupełnienia czy skierować sprawę do CBA. Ja rozmawiałem też na ten temat w Urzędzie Skarbowym i mi wprost powiedziano, że oni nie uważają, że to jest błąd i że to powinno być w oświadczeniu majątkowym w kategorii właśnie zobowiązania, kredyty, pożyczki, dlatego że to nie jest żadne nowe zobowiązanie, to nie jest zobowiązanie, które rodzi jakieś podatki, jakieś opłaty. To jest jakby wyjęte spod tego paragrafu i oni uznali, że nie ma obowiązku dopłaty z tytułu podziału majątkowego właśnie wpisać w tej rubryce. Dlatego ja absolutnie nie rozumiem logiki tu pani sędzi, a tym bardziej tego, że zrobiłem to świadomie, że chciałem ukryć tą należność w wysokości 1 200 000 złotych rozłożonej na 5 lat. Gdybym chciał ukryć, to nie płaciłbym tego ze swojego konta, ze swoich oficjalnych dochodów, przychodów, które posiadam z gospodarstwa, czy też z pracy w urzędzie miejskim, czy też ze sprzedaży nieruchomości. I dopłata wynikała też z nierównego podziału, czyli ja dostałem więcej nieruchomości, żona mniej, dlatego musiałem dopłacić, żeby ten podział był równy. I tutaj sędzina wspomniała, że nie posiadałem takich dochodów, żeby spłacić. Oczywiście, że nie, dlatego musiałem sprzedawać nieruchomości, aby dać żonie tą dopłatę, która była wpisana w ugodzie sądowej. Także ja będę się odwoływał, uważam, że mam rację, nikt w Polsce nikogo nie skazał za to, że nie wpisał dopłaty z tytułu podziału majątku w
oświadczeniu majątkowym. No, na mnie tu od dłuższego czasu jest polowanie, więc no, myślę, że musieli po prostu coś za wszelką cenę mi dołożyć, bo tomy akt z podsłuchami na Serdecznej w Poznaniu się uginają. Co jeszcze ciekawego sędzina zauważyła, to że te podsłuchy były pozyskane w sposób nielegalny przez wymiar sprawiedliwości w cudzysłowie. Czyli nielegalnie mnie podsłuchiwali i stąd też te dokumenty były dostarczone jako dowód sprawy. W ogóle to nie powinny być też brane pod uwagę. To bardziej jakby martwi, w jakim państwie żyjemy, niż to, że konsekwencją, jakby jeżeli w drugiej instancji sąd utrzyma wyrok w mocy, to utracę mandat burmistrza. Ale to nie przeraża, jak ta niesprawiedliwość, która jest, że człowiek czuje się skrzywdzony, że szukanie jest czegokolwiek, żeby mnie dopaść. Będzie pan w tej sprawie składał apelację. Tak jest, oczywiście, że tak, bo uważam, tak jak zresztą ci, z którymi ja rozmawiałem, że to, no, to jest no, nie w tym miejscu i w ogóle dopłata nie powinna być wpisywana. I przynajmniej nie miałem takiej świadomości. Zresztą nie miałem powodu, żeby ukryć to, że mam dopłatę, bo przecież to było na wokandzie, publiczna rozprawa. Każdy miał prawo wejść, tak jak wspomniałem. Te dokumenty wszędzie zostały wysyłane. Tu nie było nic do ukrycia. Nie miałem żadnych powodów, żeby cokolwiek ukrywać. Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina, był dzisiaj naszym gościem. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Każdy czwartek o 12:15 w Radiu LK.